Witam Państwa bardzo serdecznie. Cały świat w zasadzie obiegła jakże smutna wiadomość o śmierci Bogumiły Wander. Otóż, drodzy Państwo, to ja powiem od razu, że na kanale Króla Pustkowia to gości tylko prawda, więc będzie prawda o Bogumile Wander. Bogumiła Wander to w ogóle nie była miła Bogu, to ja już to powiem od razu. Nikt i żadne media na świecie nie donoszą na przykład o śmierci państwa ojca, matki, dziecka, dziadka, babci, zasłużonych ludzi, ludzi naprawdę wielkich, poczciwych, którzy z wielką troską, z zapałem, albo ja bym powiedział ze sportowym zacięciem oddają się na służbę poszerzania zdolności poznawczych i postrzegawczych innych ludzi. Nie! O tym nie usłyszymy, o tych właśnie wielkich ludziach, tych szarych ludziach bardzo często, których znamy. Ja takich znam to chyba, nie wiem, ze 200 osób, które już zmarły, które zasługiwały w ogóle na to, żeby wspomnieć ich chociażby jakąś notką tam biograficzną w tych mediach. Nie! My dostajemy plastikową Bogumiłę Wander, po prostu wciska nam się na głowę ten woal żałoby po pani Bogusi Wander równie. Pani Bogusia Wanderówna to była wielka gwiazda telewizji polskiej. No ona ma wielkie zasługi naprawdę, bo chciała być podziwiana, chciała być sławna, chciała błyszczeć, a potem wyciągała od ludzi pieniądze. To był jej główny atut. Jak już się zestarzała, jak już się nie podobała, no to zaczęła się tam ostrzykiwać, to tu, to tam. To chciała, żeby jej tam operację zasponsorować. No i tam ci fani, wszyscy, no pewnie wysyłali te pieniądze swoje, no bo po co tam oczywiście dać jakiemuś dziecku na przykład te pieniądze, które mogłyby pomóc w uratowaniu jego życia. To jest niepotrzebne. No pani Wander, no wielka gwiazda, żona tam jakiegoś kapitana, no nie potrafiła się nawet z godnością zestarzeć i teraz te wszystkie media po prostu atakują ludzi w ogóle, informując o tym, że umarł kto? Robot. Umarł, drodzy Państwo, robot i to proszę sobie wbić do głowy, bo jak już mówiłem, na kanale Króla Pustkowia jest tylko surowa prawda, nieprzyjemna prawda i brzydka prawda od samego początku do końca. Czytała jakieś tam zapowiedzi, była prezenterką, mówiła, że o 19.30 będzie na przykład program telewizyjny taki, a taki. No o 19.30 to wiadomo, że wiadomości są. Wiadomości jak zwykle słuszne i jak zwykle zacne, tak jak zacna była ta cała prezenterka telewizyjna. Nic w ogóle od tego człowieka nie dostaliśmy. Co dostaliśmy od tego człowieka? Oprócz tego, że go pokazano w telewizji. No jakby mnie pokazano w telewizji, to ja też miałbym możliwość w ogóle, mógłbym liczyć na to, że i o mnie jakieś tam media napiszą. No ale całe szczęście, że jest internet jeszcze póki co, bo za chwilę nie będzie już w ogóle internetu, a mojego kanału to z całą pewnością nie będzie. Ale co dostaliśmy od Bogumiły Wander? Co dostaliśmy? Jakieś przesłanie życia, nie wiem, cokolwiek, co ta kobieta mogłaby wnieść, nie wiem, w przestrzenie naszego umysłu, bo nic absolutnie. Ona chciała mieć tylko piękną fryzurę, piękną buzię, ona się chciała podobać, ona chciała zapowiedzieć, że za chwilę Państwo zobaczycie film produkcji Związku Radzieckiego, tudzież film jugosłowiański, ale nie tylko, drodzy Państwo, bo to bez przesady. W czasach PRL-u to była także, bo Bogumiła Wander w ogóle działała w telewizji polskiej jeszcze w czasach PRL-u, bo zmarła teraz w wieku 80 lat, więc
to taka wiekowa pani, więc tam były też puszczane filmy zachodnie, to już nie tak, że tylko jakieś tam oczywiście z bloku wschodniego, ale ona chciała się bardzo podobać. Ona zostawiła po sobie ten blask, ten splendor celebrytki dzisiejszej, influencerki, jak ona tęskniła za tym, żeby być, nie wiem, Brigitte Bardot być może, albo jeszcze jakąś inną gwiazdą, której uleciały w ogóle z tej twarzy te wszystkie fluidy, zaczęła się marszczyć, a potem te zastrzyki, to tu, to tu. Oczywiście, że tak, pani Bogu miło, Wander, pani jest wielką boginią i zapamiętamy panią po prostu po wieki. Wielka Polka, no wspaniała. Ja nawet myślę, że za chwilę to sobie chyba zrobię nawet tutaj na przedramieniu taki tatuaż Bogu miła. To chyba Bóg by mnie przeklnął od razu, w ogóle nawet by chyba nie minęła minuta i już by było po mnie. To jest wstyd, drodzy państwo, że media informują o tym, że jakiś pacan w ogóle się tam pojawił w tych... Pokazali go w telewizji i te szkiełko już tam elektryzujące, ale ma władzę nieprzeciętną po prostu. Piesek Szymona Hołowni zrobił kubkę, wyobraźcie sobie, w kolorze zielonym i nie wiadomo, co teraz się z tym pieskiem stanie. Albo może to piesek teraz, prawda, piesek nie zdycha, teraz piesek umiera. Cała masa tego absurdu, tej głupoty takiej nawalonej na ten... Na ten świat, ludzie, obudźcie się w ogóle. Komu jest to potrzebne? Komu jest to potrzebne? Nikomu to nie jest potrzebne. Dowiadujemy się z tych mediów w ogóle o rzeczach, o których nie powinniśmy w ogóle słyszeć. Ale bardzo jest to przedziwne, że zatruwa się nas czym? No właśnie, czym się nas zatruwa? Otóż zatruwa się nas z gryzotą dnia codziennego. Zobacz, taka Bogu miła Wander, jaki sukces wielki osiągnęła. Została wielką gwiazdą. Naprawdę fantastyczną gwiazdą. Ja to nawet się zastanawiam, co teraz się stanie, jak umrze na przykład Krzysztof Ibisz. Jak umrze Krzysztof Ibisz, to prawdopodobnie będzie to chyba żałoba narodowa już w takiej naprawdę krasie, w takim woalu ideologii tęczowej przy tej okazji. No bo jak by to mogło być, żeby taki Krzysiek Ibisz na przykład jak zejdzie, chociaż on ma być wiecznie młody. To jest facet, który ma być wiecznie młody, ale Krzysiek Ibisz w ogóle jak zejdzie, to wyobrażacie sobie, co to będzie za widowisko? Być może to będzie pogrzeb na Stadionie Narodowym, a kto wie, gdzie jeszcze. No były pogrzeby bardzo różne w tym kraju, wielkich osobistości, wielkich Polaków. No, ostatnio był na przykład pogrzeb takiego antypolaka Jerzego Sztura. Bardzo ciekawa sytuacja, który oficjalnie na swoim tam nekrologu zdecydował się ujawnić, że jest synem nowej, rodzącej się czwartej Rzeszy. Też wspaniała spuścizna dla naszej Polski. Ale dlaczego, ja się zastanawiam, dlaczego te media nie decydują się na to, żeby ujawniać w tych swoich, nie chcę tu mówić, nekrologach, bo to jest oficjalna informacja, że ktoś wielki w ogóle umarł, ale dlaczego w tej nie ma informacji o tym, że umarł rzeczywiście wspaniały człowiek, który zostawił coś po sobie, którego wkład w rozwój ludzkości, mam tutaj na myśli taką kwestię wlewania w ludzkie serca miłości, był tak intensywny, że ci ludzie następnie w dalszą podróż swojego życia, pewnie nieznaczącego, no bo coś znaczy to nasze życie, ale zabrali coś, co jest pozytywne. Oni jeszcze walczą w ogóle o Polskę, o naród, o tożsamość kulturową. Oni jeszcze walczą w ogóle ostatkiem sił o prawdę. A o co walczyła ta Bogumiła Wander? O blask.
o blask dla siebie, o sławę. Na tym jej tak naprawdę zależało, więc dostajemy z tego medialnego przekazu nic innego, jak tylko jedno wielkie gówno. Zatem nie pozdrawiam fanów Bogumiły Wander i samej Bogumiły Wander też nie pozdrawiam i w ogóle żegnam na wieczność Bogumiłę Wander. Tylko prawda na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się nisko i pozdrawiam bardzo serdecznie.